Hej, witam Was po raz kolejny, bo nagrywam drugi raz ten film. W pudełeczku, który jest edycją limitowaną. A dlaczego nagrywam jeszcze raz? Bo chciałam to nagrać wczoraj. Poczekajcie, tylko się poprawię tutaj, żeby mi było wygodnie. Chciałam to nagrać wczoraj, ale wiecie co? Ja to właśnie taka jestem. Nagrywam jak... Nie mam czasu, światło jest słabe, a później i tak po prostu ten materiał poszedł do kosza. Także zaczynam jeszcze raz. Nie będzie takiego super zaskoczenia, bo tak naprawdę nagrałam połowę pudełka, bo jest ogromne. I połowę właśnie z tych rzeczy już widziałam, więc to nie będzie takie mega zaskoczenie, ale przynajmniej może płynniej Wam o tym opowiem. W każdym razie jest to pudełeczko we współpracy, to chyba jest pierwsze takie pudełeczko we współpracy z Justyną. I zobaczcie, jakie to pudło jest ogromne. Zaraz dla porównania, o Jezus, jakie ono jest ciężkie, dla porównania Wam pokażę, jak wygląda klasyczne pudełko, bo mam tutaj obok. Jak widzicie, różnica jest mega, mega ogromna. Położę sobie to pudełko już tutaj. Jeszcze co do grafiki, ściągnę sobie samo wieczko, bo naprawdę jest ciężkie. Grafika jak dla mnie jest taka bardzo spokojna, ciepła, ale taka ślubna. Ja w tym widzę jakiś taki... takie powiązanie właśnie. No piękne, piękne jest to pudełko. No ale przejdźmy może do rzeczy. To pudełko jest ogromne, zawiera mnóstwo, ale to mnóstwo produktów. I wiecie co, ja tutaj trochę tak wrzuciłam te wszystkie rzeczy, że nie mogę znaleźć teraz... O, jest. O, tej broszury, co tutaj się znajduje. Pokażę Wam ją oczywiście. Jest trochę pogniecione, ale w takiej samej grafice właśnie jak pudełeczko, jak zawsze. No i przejdźmy po kolei. Ja część z tych produktów właśnie do połowy pudełeczka doszłam, więc one są już otwarte, więc też będzie szybciej. Ale pierwszym produktem jest dr Irena Eris. Jak wiecie, ja już dostałam w tych pudełeczkach trzy pomadki. Jedną taką fuksjową, druga była taka czerwona. A trzecia nudziak, ona była taka piękna. No i teraz, ku mojemu zdziwieniu, myślałam, że będzie kolejna pomadka, ale mamy paletę dr Ireny Eris. Paleta kosztuje 130 zł, więc no nie ukrywajmy, cena jest zawrotnie duża, tym bardziej, że to są cztery cienie. I... Spójrzcie tylko, ona wygląda luksusowo. No naprawdę, moim zdaniem te opakowania są przepiękne. I już Wam pokazuję odcienie. Oj, wypadł ten pędzelek. Odcienie są przepiękne, bo są to takie szarości, ale z różem. Są tutaj różne wykończenia. Piękna jest ta paleta. Na pewno dla kogoś, kto ceni sobie takie dzienne makijaże. Jak wiecie, ja... cenię sobie bardzo dzienne makijaże, aczkolwiek ja siebie lubię bardziej w ciepłych tonach, ponieważ ja wtedy wyglądam zdrowiej. Ale jest mnóstwo karnacji, którym pasują chłodniejsze cienie. No i teraz nie ukrywajmy, ciepłych palet mamy mega przesyt na rynku. No a taka chłodna, myślę, że wielu osobom przypadnie do gustu. Zastanawiam się, czy... nie wrzucić jej zaraz na rozdanie. Ale bądźcie czujne, może jeszcze w tym filmie. Kolejnym produktem jest Face Bloom, oczyszczająca woda micelarna. Mi się wydaje, że ja ją miałam. Tak ona wygląda, pół litra. I teraz tylko po prostu nie mogę sobie przypomnieć, czy ona mi się mega fajnie sprawdzała, czy mega średnio. Ale dam Wam znać, bo na pewno ją sobie po raz kolejny przetestuję. Serio, mam jakąś taką dziurę w pamięci. Pamiętam, że taki produkt miałam, ale totalnie nie pamiętam, jak mi się sprawdzał. Rzadko coś mi się takiego zdarza, ale ostatnio coraz częściej moja pamięć po prostu siada. Także to jest Face Bloom. Cena tej wody micelarnej to dwie dyszki. Następnym produktem jest gąbeczka koniak.
Mam nadzieję, że tak to się wymawia, bo zawsze mam problem z tym. Wyciągnę sobie też przy okazji wypełnienie. Piękne. Aha, jeszcze, no właśnie, wczoraj Wam tak fajnie całe to pudełko opowiadałam, pokazywałam. Tutaj po tej stronie wieczka mamy parę słów od Justyny. Bardzo ładnie napisanych, tylko chciała tak, wiecie, obracać sobie. Ja Wam może przeczytam. Trzymać w dłoniach pudełko, owoc i zwiększenie mojej pracy. Jest wyjątkowe zupełnie tak jak Ty. I wiesz, jestem tutaj razem z Tobą, bo oprócz kosmetyków znajdziesz tu także moje serce. Niech to będzie dla Ciebie piękna podróż, Justyna. Takie coś jest, to aż chwyta za serce, prawda? To jest takie, widać, że to jest przemyślane, że to nie jest kolejne pudełko, wiecie, po prostu stworzone na potrzeby współpracy, tylko to jest naprawdę przemyślane. Lecimy dalej, do tej gąbeszki to nie. Jeżeli ja coś źle wymawiam, to mnie po prostu poprawiajcie, bo to się zdarza. I ja ją wrzucił, o tu jest. I tutaj można było jedną z sześciu tych gąbeczek dostać. Ja mam akurat taką z oczyszczającą z węglem bambusowym. Jestem jej mega ciekawa. Jakieś taką gąbkę miałam, ale z Yasumi. I też nie pamiętam, jak się sprawdzała, bo to było wieki temu. Myślę, że z 7 lat to lekko 8. Tak ona wygląda, jest ładna, szara, wegańska, także bardzo fajnie. I taka gąbeczka, Marcelcia, nie gryź mi tutaj nic. I taka gąbeczka kosztuje 56 zł aż. I tak jak mówię, można było różne rodzaje znaleźć w pudełku. Kolejnym produktem jest masło do ciała. Ja wczoraj je otworzyłam. Ono tak pachnie. To jest marka Froyo, chyba. Masło do ciała, marchew, mandarynka, wanilia. 25 zł za 100 ml. Wygląda tak, jest piękne, ale to jak ono pachnie. A, w ogóle wygląda pięknie, bo tak jest takie zbite. Ja mam problem z balsamowaniem, z masłami i tak dalej, ale to tak pachnie. To pachnie jak połączenie jesieni i świąt. Naprawdę. Jak ciasto marchewkowe. No, bajka. Jest to jakaś silnie, jak o nim myślę. Kolejnym oczywiście wszystkie te produkty na razie są pełnowymiarowe, także nawet tego nie dodaję, bo to zresztą widzicie. Podaję Wam też ceny. Kolejnym produktem jest Lale Dezodorant Green Tea. Tutaj go mamy. Nie wiem, kto słyszycie, ale Marcelka pije wodę na stole. Wydaje mi się, że powinnyście to słyszeć. W każdym razie przejdźmy do tego dezodorantu. On za 150 ml kosztuje 30 zł. Jest to naturalny dezodorant na bazie sody okruszonej i oleju kokosowego. Ja szczerze mówiąc... zabiera mi wkład, wypełnienie, uciekaj stąd myszko. Ja szczerze mówiąc średnio lubię się z takimi dezodorantami, ale wiem, że wiele osób rzeczywiście jest zwolennikami takiego rozwiązania. I tak jak mówię, to jest naturalny dezodorant. Mówiłam już o cenie, prawda? Olej kokosowy stanowi bazę produktu, ułatwia jego nakładanie, rozprowadzanie, a także ma właściwości antybakteryjne. Tak on się prezentuje. Dajcie znać, jakie Wy polecacie tego typu rozwiązania właśnie naturalne. Następnie mamy coś, czego ja wczoraj znaleźć nie mogłam, ponieważ mam wrażenie, spodobała mi się etykieta, że marka Sylveco zmieniła trochę etykiety. I co? Ja znowu tego nie znajdę? Jest. Obok mnie leży. Jest coś, czego jestem turbo ciekawa, bo wiecie, że kocham witaminę C i sera wszelkiego rodzaju. Jest to serum właśnie z marki Sylveco z witaminą C. Cena 69 zł za 30 ml. Jest to serum rozjaśniające, które dzięki wysokim stężeniu aktywnych składników redukuje proces starzenia oraz chroni przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych i zawiera aż 10% stabilnej witaminy C. Jest, już wczoraj sprawdzałam, w brązowym opakowaniu, szkle. Przez co ta witamina C rzeczywiście będzie dłużej stabilna. Tak wygląda. Powiem Wam, że mega
O, ostrzyło mi. Mega trafia do mnie ta forma opakowania. Takie jest apteczne. Ja lubię takie opakowania proste. No i kolejnym produktem jest Ala Natural Beauty. Ja tą markę bardzo lubię. Mam kilka produktów z niej i naprawdę się lubimy. Light cream, lekki krem nawilżający, cena 89 zł za 50 ml. Czyli dość sporo, ale naprawdę, tak jak mówię, no marka Ala zna się na rzeczy. Jak zwykle proste, klasyczne opakowanie. Fajnie, bo ma... O! Ma pompkę higieniczną i jest to świetnie nawilżający, regenerujący oraz odżywiający skórę krem. Szybko się wchłania, nie pozostawia tłustej warstwy, nie zapycha porów. Zmiękcza, chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, koi skórę i wyrównuje niedoskonałości. Także bardzo się cieszę. Wiecie, że ja jestem zwolennikiem pielęgnacji. Uwielbiam. Także jak na razie to pudełko trafia w moje serce cudownie. Justyna po prostu... trafiłam w dziesiątkę, ale to, co Wam za chwilę pokażę, ja myślałam, że to jest pianka do mycia twarzy, bo tak to wygląda i z drugiej strony nie spotkałam się nigdy z produktem w takiej formie, a mianowicie z szamponem w takiej formie, bo to jest delikatny szampon w piance, brzoskwinia i kolendra marki Anwen. No, powiedzcie, czy on nie wygląda jak pianka do mycia twarzy. W dodatku ma taką konsystencję, ma taki sam atomizer. I właśnie to będzie tak samo lekka pianka, z tym, że to jest szampon. Dajcie mi znać, czy spotkałyście się w ogóle z takim rozwiązaniem kiedyś. Jestem strasznie go ciekawa. Dobrze, że mam teraz taki malutki szampon pod prysznicem, niedługo go skończę, to ta pianka bardzo szybko zagości u mnie. Mam nadzieję, że nie pomylę go z pianką do twarzy. W każdym razie jest on do suchej i wrażliwej skóry głowy. Od pierwszego miesiąca życia. Także tym bardziej fajnie, bo może go używać cała rodzina tak naprawdę. I on za 170 ml kosztuje 28 zł. I tutaj mamy oczywiście cały czas pełnowymiarowe produkty. Kolejnym produktem, na którym ja wczoraj skończyłam. Tak. Jest Only Bio zbawienny krem pod oczy. Tak się nazywa. I jak ja zobaczyłam go, pokazywałam wam też konsystencję. Widzicie, jak się cieszę. Nie używałam go jeszcze, bo wiedziałam, że i tak będę ten materiał powtarzała, więc... No nie, nie będę wam żadnych opinii dawała. Tak wygląda. Only Bio ma tak piękne opakowania. Ono jest tak eleganckie. Tak przyjemne w dotyku. No i otwórzmy. Jeszcze raz. Kurde, nie lubię czegoś takiego robić jeszcze raz, bo to nadal nie jest to samo pierwsze wrażenie, no ale już przynajmniej mogę Wam właśnie płynnie przejść przez to wszystko. Wygląda ciekawie, bo jest mega, mega żółty ten krem. Widzicie? I spójrzcie tylko, ja to sobie tutaj dotknę, jaką on ma konsystencję. Ja szczerze mówiąc, myślałam, że to będzie taki mega lekki, żelowy krem, ale on jest tak bogaty. On jest tak w dotyku przyjemny. Tak go się cudownie rozsmarowuje. No to jest po prostu jakaś bajka. No i nie pachnie. Może delikatnie jakoś tam naturalnie, ale ten zapach przynajmniej dla mnie nie jest jakoś wyczuwalny. Cudowne uczucie. On kosztuje 45 zł za 15 ml. Tutaj jest oczywiście słoiczek również pełnowymiarowy. Dogłębnie pielęgnuje skórę wymagającą wyjątkowego traktowania. Jego bogata formuła spowalnia procesy starzenia oraz opóźnia pojawiające się widoczne oznaki upływającego czasu. Abyś czuła się piękna dzisiaj, jutro i każdego następnego dnia. Pięknie napisane. Ja wiem, że ten krem już idzie ze mną do łazienki, bo kończę jeden z moich kremów teraz. Także idealnie się wpasuje w jego miejsce. Kolejnym produktem, a właściwie produktami, jest dla mnie coś ciekawego. Bo ja takie produkty mam, ale w troszkę innej formie. Mianowicie chodzi tu o ręczniczek i o wielorazowe płatki. Ręczniczek mam, on chyba również był bambusowy.
ale taki bardziej jak mikrofibra, wiecie, z takimi małymi włoskami z Pixi. I ja go używam do zmywania masek, szczególnie tych takich glinkowych. No a wielorazowe płatki miałam z Glove, tak, z marki Glove. Mam chyba 6 takich płatków i rzeczywiście one mi się super sprawdzają. I teraz mam, w ogóle coś pięknie pachnie tutaj. Nie wiem, czy to właśnie nie to, ale na, no, nie wiem, coś tak pięknie pachnie. Z marki Nanaf Organic, bambusowy ręcznik do twarzy. W boksie jedna sztuka, kosztuje on 15 zł. I spójrzcie tylko, jak on wygląda. To jest tak przyjemny materiał, to jest tak milusie. Taki, widzicie, on jest taki lejący, lekki, ale no tak mięciutki. Ja dawno nie miałam czegoś tak przyjemnego w dłoniach. To jest taka bawełenka. To twój ręczniczek bambusowy do twarzy Zero Waste. Tutaj macie naklejkę, którą możecie sobie odkleić. O, ja to sobie z wami zrobię. I tutaj macie tylko malutkie takie logo. Mam nadzieję, że on będzie tak samo przyjemny przy twarzy jak w dłoniach. Ale co mnie zaciekawiło, to właśnie, jak wiecie, te moje płatki wielorazowe, one są takie futrzaste. Nie wiem, jak to nazwać inaczej. A tutaj mamy wielorazowe płatki, 3 sztuki. Każda z tej sztuki kosztuje 2,50, więc to są malutkie pieniążki. A zobaczcie, jakie one są piękne, w jakich kolorach. No, rewelacja. Mam nadzieję, że... I one są też jeszcze chyba bardziej przyjemne, bo one są z takiego podwójnego materiału. To jest, mam wrażenie, bardzo podobny materiał, ale podwójny właśnie, zszyty. Także jestem ich strasznie ciekawa, ja sobie rozpruję je później, bo one są zszyte tutaj. I co tu jeszcze mam napisane? Polski producent ubrań i akcesoriów dla dzieci i dorosłych. Nie wiedziałam, że ubrania też. Nanaf Organic. Sprawdźcie sobie, jeżeli jesteście zainteresowane. Ja na pewno sprawdzę, bo powiem wam, że to, jakie przyjemne są te materiały, to jest dla mnie szok. W każdym razie, tak jak mówiłam, oba są uszyte, oba te produkty uszyte są z naturalnego włókna bambusowego lub bawełny organicznej. Fajnie. Bardzo się cieszę. Ten wielorazowy płatek może posłużyć jeszcze jako myjka do twarzy albo płatek kosmetyczny wielokrotnego użytku oczywiście. Nie podrażnia delikatnej skóry twarzy. Aha, i produkty są zaprojektowane i szyte w Polsce przez właśnie Nanaf Organic. Myślę, że warto się tą marką zainteresować, bo to jest coś takiego ciekawego. Kolejnym produktem jest znowu Sylveco. Ja już wiem, czemu ja się przed chwilą pomyliłam, bo rzeczywiście widzicie, inaczej te produkty wyglądają na opakowaniu, w etykiecie, a w opakowaniu. I rzeczywiście tutaj znowu mamy tą samą historię, czyli Sylveco rzeczywiście zmieniło etykiety. Moim zdaniem mega na plus, wyglądają mega innowacyjnie teraz. Lniana maska do włosów, 34 zł za 150 ml. Naturalna maska do włosów z ekstraktem nasion lnu zwyczajnego i olejem kokosowym, przeznaczona do pielęgnacji włosów suchych i łamliwych, czyli takich jak moje. I spójrzcie tylko, jak to pięknie wygląda. Gdzie tu jesteś? O! A na etykietce jest jeszcze stara wersja graficzna, także no, dajcie znać, która wam się bardziej podoba, mi się bardziej ta podoba. Plastikowe opakowanie, pH 4,5, jeżeli kogoś to interesuje, produkt pełnowymiarowy. I kolejnym produktem jest coś, co było w sumie takim... Może inaczej, odkąd interesuję się makijażem i wkroczyłam już na etap sztucznych rzęs, to te rzęsy były ze mną od zawsze. No i jest to Ardell. Ale mamy tutaj w ogóle, ja się krzywię, jakbym była, nie wiem, 10 lat na rynku mnie nie było. Kosztują 4 dyszki za parę, ja tutaj właśnie parę mam. Kultowe rzęsy marki Ardell w nowej innowacyjnej odsłonie Aqua, których aplikacja nie wymaga użycia kleju. Ja się kryję teraz tak staro. Ja nie wiedziałam, że takie rzęsy istnieją, rozumiecie? Idealne rozwiązanie dla osób ceniących sobie efektywność, szybkość i komfort aplikacji. Proste ściąganie, całkowicie łagodne dla oczu i naturalnych rzęs. Ja już wam pokazuję. Sama jestem ciekawa, jak one wyglądają. Tylko muszę je sobie otworzyć. Wezmę nóż. Mam tutaj pochowany. O! I sprawdźmy, jak to wygląda.
Naprawdę czuję teraz jak dziecko takie święta. Tutaj mamy etykietkę, nam wypadła. Mam wrażenie, że kiedyś nie były tak zamykane. Są tak piękne przede wszystkim. Ja kocham rzęsy, które mają podwójny jakby... widzicie? Podwójny rząd. O! Że one są takie rozklapiżone trochę. I spójrzcie. Jaki piękny model. To jest taki klasyczny model, który nigdy nie wyjdzie... Jezus, jakie one są delikatne. Który nigdy nie wyjdzie z mody. Jest dłuższy pasek z obu stron. Kiedyś też tego nie było. Który na pewno pomaga przy aplikacji, bo rzęsy lubią się w kącikach odklejać. A jeżeli mamy kawałek dłuższego paska, to nie dość, że sobie możemy przyciąć, dostosować, przesunąć rzęsy, to jeszcze właśnie dobrze je dokleić. Ja je zamykam teraz. Przetestujemy sobie na pewno w jakimś filmie z nowościami. Bo jestem ultra ciekawa. Dajcie znać, czy wy też. No i po rzęsach przejdźmy dalej. Mam kolejny naturalny produkt, a mianowicie naturalną peelingującą gąbkę Lufa. I to wygląda bardzo ciekawie. Jest takie dość ostre. I wygląda trochę, dla mnie to trochę wygląda jak jakieś takie, nie wiem, algi. W każdym razie, ale... Boże, to tak pięknie pachnie? Nie wiem, coś mi tak strasznie pięknie pachnie tutaj. Jest to gąbka, która kosztuje 12 zł za jedną sztukę. Peelinguje, usuwa martwy naskórek, wspomaga walkę z celulitem, ujędrnia i uelastycznia skórę. Poprawia cyrkulację oraz rozluźnia mięśnie. Jest naturalna, ekologiczna i biodegradowalna. Tak to wygląda. O, to trochę teraz z daleka wygląda jak makaron w zupce chińskiej. Jest to marka Jaśmin. O, do kąpieli, masażu i peelingu. Zmocz gąbkę, jak stanie się miękka, odstaw do wysuszenia. Tutaj mamy właśnie sposób użycia. Jestem jej strasznie ciekawa. Ja generalnie bardzo, ale to bardzo... W ogóle, od początku. Nie szczotkowałam nigdy ciała na sucho, na mokro, ani nic z tych rzeczy. Wiem, że to jest niby super świetne. Przetestuję kiedyś. Na pewno jakoś się po prostu nie zabrałam do tego, ale za to... biorąc prysznic, uwielbiam myć ciało tą drugą stroną gąbki, tą taką mega szorstką. I im bardziej szorstka, tym lepsza, dlatego myślę, że z tą gąbką się polubimy. I cieszę się, że właśnie dzięki temu pudełeczku mam możliwość przetestowania takich ciekawych produktów, bo takiej nazwy jak gąbka Lufa nie słyszałam nigdy. Także odkrywam dużo, przepraszam, że was kopię, odkryłam dużo przez to pudełko. Kolejnym produktem jest Laura Conti, organiczny balsam do ust regeneracja, 14 zł za sztukę. Oczywiście pełnowymiarowy produkt i jest to balsam, który regeneruje spieśnięte usta, zawiera ekstrakt z bursztynu, kompozycja 8 unikalnych olejków roślinnych i masę błyskawiczną zmiękka spieśnięty na skórek. Pudełko również biodegradowalne Zero Waste. Jestem ciekawa. Tak to wygląda. O ja! Ekstra to pudełko jest. I to też jest tektura. Okej. Okay. Czy to się jakoś wykręca? Ale numer. Czekajcie, muszę to teraz paluchem dotknąć. Tutaj trzeba wcisnąć, żeby to wyszło. Nie mam nic na ustach, także testujemy. Ale bogate. Gdzieś tu miałam lusterko. Au, au. Czuć te olejki. Sorry, że się tak wyginam. No jejku, jakie to jest bogate. Przyjemne. Ładnie pachnie. To się będę tak miziać. Ale przyjemny. Przyjemny efekt. Naprawdę. W ogóle pierwszy raz widzę i słyszę o czymś takim. Nie błyszczy się jakoś mega mocno. Zresztą chyba widzicie to na kamerze. Ale to jest tak przyjemne. Co ja tu mam? Brudno było. Mega. Ja ostatnio miałam mega spuchnięte
spryśnięte usta, bo dość długo chorowałam i wiecie, jak to popękane, takie spryśnięte, ale jaką to ulgę przynosi. I teraz jak im dłużej to trę na ustach, ono ciepło dostaje i tak się fajnie rozpływa. Dobra, lecimy dalej. Fajnie pachnie. Dobra, bo się nie mogę już skupić, wybiłam się z rytmu. W swoim boksie otrzymasz jeden z dwóch produktów Travel Size od marki Vita Liberata. Halo, nie mogę się wysłowić. Ostatnio mieliśmy tą piankę taką i właśnie można dostać tą piankę lub balsam budujący opaleniznę. I ja mam znów piankę, także w sumie to spoko, bo się będę mogła podzielić. Także tutaj mam tą piankę i ona kosztuje 145 zł za 200 ml. Nie będę Wam więcej o niej mówiła, bo tak jak ostatnio opowiadałam już o niej. Później mamy... Aha, to tak pachnie! Drewnianą kulkę zapachową Warm Sand. 7 zł za sztukę. Drewniana kula nasączona olejkami eterycznymi będzie przez długi czas uwalniać wspaniałe zapachy. Doskonale nada się do różnych pomieszczeń, zarówno w biurze, jak i w domu. Warm Sand, intrygujący i zmysłowy zapach, pobudza zmysły, stwarza nastrój odprężenia i zadowolenia. Tak to wygląda. W takim woreczku to jest oczywiście drewniana kulka. Boże, to tak pachnie, ale to tak... Ojejku, to tak... ja lubię takie zapachy, bo to tak trochę męsko pachnie. No, ale pięknie. Nasączona perfumami. Do pomieszczeń, do samochodu, garderoby, do torebki. Tak wygląda etykietka. Ale to pięknie pachnie. Super. Uwielbiam takie zapachy. Mamy coś, co kiedyś chyba z Biotanik dostałam. Produkt. Oczyszczający proszek do twarzy Clean and Fresh Silky Powder. 50 ml kosztuje 29 zł i jest to produkt Yasumi. I już Wam pokazuję, jak to wygląda. Takie pudełeczko. I tam jest normalnie taka tubka z proszkiem, który oczyszcza. Wygodny w aplikacji puder o działaniu rozjaśniającym do demakijażu i oczyszczania cery. Reguluje pracę gruczołów łojowych, zapobiega nadprodukcji sebum. Usuwa zanieczyszczenia, nie naruszając warstwy hydrolipidowej. Jestem bardzo ciekawa, ten właśnie z Biotanik mi się bardzo fajnie sprawdził, więc lecimy dalej. Olejku, hydrolat aloesowy. Bardzo fajnie, ja już miałam jakiś tam hydrolat z tej marki, sprawdza mi się super do ciała, twarzy, włosów, do wszystkiego, czego tam chcecie. 31 zł za 100 ml, tutaj mam oczywiście pełnowymiarowy produkt. Następnie laboratorium z SVR. Mamy maskę w płachcie B3 Hydra Intensive i jest to maska, która kosztuje prawie 30 zł. Nawilżająca, dermatologiczna maska z naturalnej biocelulozy, zawiera skoncentrowane składniki aktywne, natychmiastowo koi, intensywnie nawilża, wygładza skórę. Bardzo jestem ciekawa, bo ja o marce SVR bardzo dużo dobrego słyszałam. Także wiecie, masek nigdy za dużo. Następnie mamy Alvernum. Nie słyszałam nigdy. Afrodyzjak, mgiełka do pościeli i sypialni. 15 zł za 150 ml. Ciepłe nuty wypełniają drzewny olejek cydrowy, patchouli, zmysłowość to jaśmin, rzeźkość to pomarańcza i bergamotka. Relaksuje, odpręża. Produkt pełnowymiarowy. Ja sobie zaraz to przetestuję. Tak to wygląda. Bardzo ładne opakowanie swoją drogą. Fajnie pachnie. Ja w ogóle uwielbiam zapachy do tkanin. Uwielbiam tak, wiecie, jak jest takie super czyste mieszkanie, strzykać sobie zasłony, poduszki, gdzieś tam dywanik. Uwielbiam tego typu sprawy. Następnie mamy Ecodente, czyli wybielającą klarną pastę do zębów z olejkiem pomarańczowym, 18 zł za 100 ml. Naturalna pasta do zębów z klarnym węglem drzewnym nie tylko skutecznie wybiela zęby, zwalcza płytkę nazębną, ale także nadaje pomarańczową świeżość. Nie zawiera fluoru. Jestem jej bardzo ciekawa. I ostatni już produkt? Tak. Ostatnim produktem jest czarny... Znowu wam opaście czytam.
Coś się nie mogę skupić. Kosmik. Tak. Krem konopny full spektrum. I mamy tutaj produkt pełnowymiarowy, który kosztuje 123 zł. Nawilża i jędrnia, uelastycznia, łagodzi i wygładza dzięki unikalnej formule pełnej najwyższych jakości składników. Połączenie CBD, CBG i CBC sprawia, że działanie kremu jest jeszcze lepsze. Nie mam pojęcia, co to za skróty. Regenerujący, ujędniający, nawilżający, normalizujący do każdego typu skóry na dzień i na noc. Zawiera również sole kwasu hialuronowego. To jest jak ładnie napisane. To jest kosmetyk z mądrym składem. CBC, CBD, CBG to przeciwutleniacze o skondensowanym działaniu. Działają przeciwzmarszczkowo, ujędrniają i odmładzają skórę. Działają przeciwzapalnie i łagodzą objawy trądziku. Olej z nasion malin, sole kwasu hialuronowego oraz witamina E. Super. Skład króciutki. Fajnie. Dobra. Tak to się otwiera, to jest taka puszka fajna. Nie no, otwiera się przepięknie. Uwielbiam takie rzeczy. I tak to wygląda. Ma super higieniczne opakowanie, można je później znowu zamknąć. Super, ale najbardziej mi się podoba to wyciąganie. Dajcie mi znać, jak podobał Wam się box. Ja już się trochę rozkojarzyłam pod koniec, bo naprawdę był mega, mega, mega olbrzymi ten box. Tutaj na koniec, jeszcze Wam pokażę, ale pachnie. W środku też są takie piękne róże, z tyłu też są róże. Na koniec tutaj mamy oczywiście też od Justynki kilka słów. Ja Wam ją oczywiście podlinkuję pod spodem w opisie. Jeżeli skupiłyście się dobrze na tym, co było w tym boksie, to mamy tutaj od pasty do zębów, dosłownie po, nie wiem, rzęsy, czyli to, na czym kończymy makijaż. Dosłownie. Także ja jestem z tego boksa niesamowicie zadowolona. No i tak jak Wam obiecałam, paletka powędruje do Was. Tak, bo ja nie będę jej używała. Chłodne odcienie to nie jest moja bajka. Paletka o wartości, już Wam przypominam, 130 zł z dr Ireny Eris wędruje do Was. Wystarczy, że subskrybujecie mój kanał, dacie łapkę w górę i skomentujecie, obojętnie jak ten film, tak jakbyście komentowały klasycznie, normalnie, ale zakończycie swój komentarz nickiem na Instagrama, żeby mogło się z Wami skontaktować. Myślę, że rozdanie potrwa około 2 tygodni i ja się odezwę do zwycięzcy. Tymczasem dzięki za wspólnie spędzony czas. Mam wrażenie, że ten film jest strasznie długi, no ale musiałam poświęcić temu pudełku trochę czasu. Żegnam się z Wami i widzimy się już w następnym filmie. Buziaki, pa!